liczymy na to, że Stany Zjednoczone będą naszym najpoważniejszym sojusznikiem, gwarantującym nam bezpieczeństwo. Ale oczywiście ta wizyta i wymiar tej wizyty jest nie tylko symboliczny, aczkolwiek warto podkreślić, że 25 lat wspólnej obecności w NATO buduje nasze sojusznicze możliwości i zdolności do z jednej strony odstraszania, a z drugiej strony potencjalnego odporu ataków, jeśli by się one pojawiły. Bardzo ważne jest to, aby padły deklaracje takie, jakie już wcześniej padały, ale one muszą być zaakcentowane również w takiej trudnej sytuacji, w jakiej w tej chwili jesteśmy, bo przecież tuż przy granicach naszego kraju toczy się wojna, że nie oddamy ani kawałka ziemi, która należy do NATO. A więc to wszystko, co wiąże się z artykułem 5, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, ma ogromne znaczenie. Teraz potrzebujemy takiej gwarancji.